Kościół Świętej Moniki w Kajkowie jest to rzymskokatolicka parafia leżąca w dekanacie ostruckim w archidiecezji warmińskiej. 15 czerwca 2000 roku arcybiskup metropolita warmiński Edmund Piszcz powołał do życia z dniem 1 lipca tego samego roku rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem Świętej Moniki w Kajkowie. Do czasu wybudowania kościoła parafialnego i plebanii na działce wykupionej od gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska, stojący na niej magazyn został przystosowany na tymczasową kaplicę, a mieszkanie dla księdza proboszcza zostało wynajęte od mieszkańców. Pierwszym proboszczem został ksiądz Andrzej Ciućkowski, a święta Monika, matka świętego Augustyna, stała się patronką parafii w Kajkowie. 13 lipca 2000 roku została odprawiona pierwsza msza święta w świetlicy zespołu szkół rolniczych w Ostrudzie. W niedzielę 16 lipca została odprawiona pierwsza msza święta na placu przy ulicy Henrykowskiej, a na zakończenie został poświęcony krzyż i plac pod przyszły kościół świętej Moniki. Od 2001 roku rozpoczęła się budowa kościoła, który od Wielkanocy 2004 roku gromadzi katolicką społeczność Kajkowa. W wieżę kościoła wmurowano kamień węgielny poświęcony przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku. 26 września 2010 roku arcybiskup Wojciech Zięba, metropolita warmiński, dokonał konsekracji ołtarza i kościoła świętej Moniki. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 11 kwietnia 2021 roku poświęcono nowy obraz Jezu, ufam Tobie. Jest to dar dziękczynny księdza proboszcza za Bożą opiekę i uratowanie życia. Kolejną niedzielę, 18 kwietnia tego samego roku, poświęcono także nowy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dar Marii, Karoliny, Kamila i Wiktorii. Obrazy zdobią boczne ołtarze kościoła. Głównym projektantem świątyni i domu parafialnego jest architekt Antoni Cieloszczyk z Pisza. Na koniec 2019 roku miejscowość liczyła 1354 mieszkańców.